Dzień dobry Państwu. Witam na moim kanale. Proszę Państwa, ten materiał dzisiejszy jest takim typowo technicznym materiałem technicznym o tyle, że kieruje go do ludzi bardzo słabo zorientowanych w komputerowych, że tak powiem, nowościach, mających problemy z uruchamianiem serwisów streamingowych typu YouTube, na przykład. Oraz do osób, które mają problemy z odbieraniem, oglądaniem moich materiałów z uwagi na niską lub cichą jakość dźwięku. Otóż, proszę Państwa, chciałbym pokazać różne możliwości poprawienia tego odbioru oraz odpowiedniego używania mojego, moich zasobów, czyli mojego kanału, jego zawartości i wszystkich zawartych tam materiałów. Często, tak zakładam, Państwo wchodzicie z filmików pobocznych, gdzie omawiam jakiś jeden konkretny werset, i już Państwo nie wchodzicie na pozostałe moje materiały, nawet nie wiedząc, jak można wejść i zobaczyć to, co prezentuję dla Państwa. Więc teraz szybciutko i w bardzo prosty sposób pokażę, jak można się dokopać, mówiąc kolokwialnie, do mojego serwisu i Korzystać z jego yy, na różnych yy, sprzętach. Proszę Państwa, podstawowa sprawa, przeglądarka. Yy, Google wchodzimy sobie i wpisujemy yy, yy, zwyczajnie. Yy. YT jak YouTube nic więcej nie potrzeba. Dajemy Enter i pierwszy na górze pokazuje się serwis YouTube. Klikamy sobie w ikonkę YouTube i mamy, do, mamy już dostęp do YouTube'a. Nieistotnym jest, czy jesteśmy zalogowani, czy nie. Tutaj w prawym górnym rogu jest okno logowania. Jeśli jesteśmy zalogowani, to o tyle dobrze, że będą się już nam pokazywać subskrypcje, które mamy. Jeśli nie, to też nic się nie dzieje. I co Państwo robimy? Tutaj na środku mamy opcję szukaj. I wpisujemy moje imię i nazwisko, rzeczywiste, nieskłamane, czyli Marek Klimas. Z odstępem. I dajemy Enter. I proszę Państwa, pokazują się różne materiały pojedyncze, ale też pokazuje się zwyczajnie mój kanał. Klikamy sobie na mój kanał z moim imieniem i nazwiskiem, z moim psem, który wabi się Pablo. Wychodzimy na ten kanał. I w oknie głównym pokazuje się kilka ostatnich materiałów, yy, i to jest wszystko, ale proszę Państwa, co szczególnie istotne, w zakładce wideo mamy dostęp do wszystkich materiałów, które udostępniłem, więc nie tylko te najnowsze, tylko te, które yy, mogą Państwa zainteresować. Czyli w zakładce główna wchodzimy sobie na wideo, i tutaj mamy cały wybór wszystkich moich materiałów. Wszystkich, które od samego początku prowadzenia kanału udostępniłem dla Państwa. Metodologia jest taka. Wszystkie filmy, które w tytule zawierają przykład nowego świata, podany werset i analiza krytyczna, nie są krytyką jako taką. Czyli powiedzmy, słowo krytyka dla mnie i dla ludzi, którzy rozumieją znaczenie tego słowa, oznacza tylko i wyłącznie polemikę z tym wersetem. I jakby Porównanie bądź, bądź inny punkt widzenia. Krytyka, co do zasady, ja to już tłumaczyłem, nie jest czymś złym. Krytyka jest zwyczajnie wymianą poglądów, wymianą argumentów. To w potocznej mowie przyjęło się uważać, że krytyka jest naznakowaniem, nadaniem pewnego złego, nie wiem, znaczenia omawianym tematom. Nic bardziej mylnego. Krytyka, co do zasady, z punktu widzenia nauki jest niczym innym jak polemizowaniem i wymianą poglądów między dwoma adwersarzami. W tym przypadku ja pokazuję jakieś argumenty, a Państwo jako odbiorcy macie możliwość komentowania tych materiałów na kanale. Do czego zmierzam? Czyli tak proszę Państwa, wracając może do tematu. Czyli wystarczy wpisać na YouTube tutaj Marek Klimas, z odstępem mi pojawia się mój kanał. Na głównej, tak jak mówiłem, mamy kilka ostatnich filmów, ale w zakładce wideo widzimy wszystkie moje dostępne materiały, które można powybierać sobie według zainteresowania, bądź przez yy, tutaj, nie tą główną lupkę, tylko tą lupkę tutaj już niżej, wybrać w zasobach tylko i wyłącznie mojego kanału yy, jakiś omojany werset. Co tu jeszcze jest istotne? No, ten, na, na dobrą sprawę, proszę Państwa, to jest wszystko. Tyle tylko, że jeszcze jest zakładka informacje. I osoby zainteresowane mogą się tutaj ze mną skontaktować, yy, pisząc, yy, wchodząc w zakładkę Informacje i wybierając adres mailowy, który yy, jest tutaj podany na dole. Na dole w zakładce Informacje mamy informację o tym, jak się ze mną skontaktować. Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż otrzymuję takie zwrotne, jakby informacje, że bardzo źle czasami mnie słychać. I to jest prawda. To się zdarza na komputerach, które mają usta ustawiony pewien poziom głośności. Ja niestety nie potrafię podnieść głośności mojego, mojego mikrofonu. Próbowałem już kilka mikrofonów. Tutaj wszystko jest ustawione na maksymalne. Trzeba mieć jakieś narzędzia, które jakby obrabiają tekst. Niestety nie jestem tutaj jakoś e, fachowcem natomiast jak można sobie radzić z całą pewnością nie ma problemów z ze słuchaniem e, moich materiałów na przenośnych urządzeniach typu smartfony tablety, tam można sobie podgłosić, gorąco jeszcze polecam używania e, serwisu YouTube z poziomu telewizorów Duża część z Państwa nawet nie wie, że, nowo, że aktualnie dostępne odbiorniki telewizyjne, z których na co dzień korzystacie, ma zakładkę Smart, w której jest YouTube. Wystarczy zarejestrować tego YouTube'a, wejść w niego z menu, z menu telewizora i wybrać. Mój kanał z tego poziomu. Tam także nie będzie wtedy problemu z jakością dźwięku. Mało tego. Często macie Państwo telewizory w standardzie 4K i moje materiały także nagrywane są w tej rozdzielczości, więc będziecie Państwo widzieć szczegółowo i dokładnie to, co pokazuję, jeśli chodzi o. Bo też słyszę, że czasami są bardzo małe moje, moje znaczy czcionki. To wynika z konwencji formatu 4K. Na monitorach 4K, ja posiadam taki monitor komputerowy, to widać wszystko ostro i dokładnie. Niestety na telewizorach bądź laptopach o mniejszej rozdzielczości materiały 4K wydają się być troszkę wyszarzone bądź zbyt małe. Szczerze zatem zachęcam do korzystania z nowoczesnych możliwości odtwarzania moich materiałów na wielkoformatowych telewizorach z tym tak zwanym systemem smart. Gdzie Państwo będziecie mogli korzystać z szerokich zasobów mojego kanału? Co do komentowania, no to cóż, Państwo wchodzicie na dowolny, na dowolny kanał i pojawia się. Pojawia się tutaj na dole możliwość dodania komentarzy. Oczywiście trzeba być zalogowanym użytkownikiem. Tutaj dla Państwa pokazuję wersję niezalogowaną, więc trzeba się zalogować, żeby, żeby, żeby móc komentować materiały. No i to by było, proszę Państwa, w zasadzie wszystko, czego dotyczy ten krótki materiał. Proszę wybaczyć, od razu mówię dla tych, którzy to rozumieją, ale to chyba może być dość istotne i pomocne dla osób, które nie umieją się poruszać po. Po serwisie YouTube. Dlatego, tak jak mówię, wystarczy wpisać w YouTube moje imię i nazwisko, wejść na stronę główną mojego kanału z ikoną mojego psa, i proszę tutaj wejść sobie w zakładkę wideo, i tu macie Państwo pełny przegląd wszystkich moich materiałów historycznych, które, które dla Państwa opracowałem. Zachęcam szczerze i zapraszam też do komentowania. Także, proszę Państwa, to chyba wszystko i, i tyle w tym króciutkim, nieco technicznym, technicznym materiale. Dziękuję serdecznie i kłaniam się pięknie. Do widzenia.